Węgla nie ma, ale jest koks. Koks opałowy, który dotychczas dystrybuowany był do dużych zakładów przemysłowych, tej zimy może ratować trudną sytuację energetyczną. W Koksowni Bytom będzie sprzedawany indywidualnym odbiorcom i jak się okazuje, tona koksu jest dziś tańsza od tony węgla. Koks jest też wydajniejszy i przede wszystkim dostępny dla każdego bez limitów. Warto jednak podkreślić, że koksem opałowym można palić w wybranych kotłach. Musimy mieć specjalnie przystosowane kotły z reguły z rusztem wodnym, ale można palić też w zwykłych piecach, które posiadają ruszt żeliwny. Żeby koks prawidłowo się spalał, trzeba zapewnić odpowiednią ilość dostarczanego powietrza i zapewnić prawidłowy ciąg komina, który powinien wynosić od 10 do 30 paskali. Optymalne do ogrzania mieszkania. W składzie koksu znajduje się co najmniej 90% czystego węgla, co wpływa na jego wydajność grzewczą i tym samym ekonomię. Bo tak na przykład, jak mówił kierownik koksowni, przy zużyciu 4 ton węgla w sezonie grzewczym koksu potrzeba tylko 2 tony na ogrzewanie mieszkania przez cały sezon. Co warto wiedzieć, koks jest bardziej ekologiczny niż węgiel. Jest to paliwo zdecydowanie czystsze od węgla. Koks jest produktem powstającym z węgla, jak już wcześniej mówiłem, z węgli koksowych, specjalnego rodzaju przystosowanych swoimi właściwościami do realizacji procesu koksowania. W wyniku koksowania uzyskujemy gaz koksowniczy, który jest także cennym ubocznym produktem procesu technologicznego koksowni. Gaz ten cechuje się tym, że wszystkie części lotne, szkodliwe potencjalnie dla środowiska w przypadku spalania węgla, trafiają do instalacji oczyszczania gazu koksowniczego. W przypadku spalania węgla substancje te trafiłyby do pieców mieszkańców, a w konsekwencji byłyby wyemitowane do atmosfery, negatywnie wpływając na środowisko. Koks opałowy już jest możliwy do kupienia, a zamówienia można składać zarówno poprzez infolinię telefoniczną Koksowni Bytom, jak i drogą internetową. Koksownia Bytom zapewnia, że sprzedaż jest nieograniczona jakimikolwiek limitami, a surowca na pewno nie zabraknie dla nikogo. Rocznie koksownia wytwarza średnio 220 tysięcy ton. Naszym jednym z pierwszoplanowych działań to jest walka ze smogiem. Wyszliśmy z tą propozycją właśnie tej ceny specjalnej dla mieszkańców Bytomia. Ta cena na dzień dzisiejszy to jest 2150 zł za koks luzem, a 2250 za koks konfekcjonowany w worki opakowania 20-kg. Aby skorzystać z oferty dla mieszkańca Bytomia, wystarczy udać się do Urzędu Miasta po zaświadczeniu o zamieszkaniu lub przy składaniu zamówienia w koksowni okazać rachunek za prąd. To nie sceny z filmu, a z katowickiego odcinka drogowej trasy średnicowej. Jeden z kierowców miał zajechać drugiemu drogę, po czym wysiadł z samochodu, rozbił szybę i zaczął kopać po karoserii. Nagranie trafiło do internetu, sprawa została już zgłoszona na policję. Materiał, który zgromadziliśmy w toku postępowania, pozwala już na typowanie i wiązanie sprawcy przedmiotowego zdarzenia z samym zajściem. Natomiast, aby to odpowiednio wyglądało prawnie, musimy dopełnić pewne przesłanki procesowe jeszcze z udziałem pokrzywdzonego, aby móc bezpośrednio podejmować czynności wobec sprawcy tego zdarzenia. Do tej kuriozalnej sytuacji doszło 7 października, ale sprawa ujrzała światło dzienne właśnie teraz. O ile wielu kierowcom czasem puszczają nerwy i czasem przeklną pod nosem, to zarejestrowana dewastacja zdecydowanie szokuje. Często jest też tak, że ta agresja ma tylko wymiar słowny i wtedy jakoś przychodzimy do tego na porządku dziennym, natomiast jest też agresja czynna. A więc albo używamy jakiejś siły w stosunku do pojazdu bądź do kierowcy. Najczęściej jest to albo patologia w postaci zaburzeń osobowości, albo osoba, która wykonuje takie zachowania, to osoba, która jest pod wpływem środków psychoaktywnych. Na razie tożsamości drogowego agresora nie udało się ustalić, choć zdaniem policji to kwestia czasu. Nie wiadomo jeszcze w związku z jakimi paragrafami będzie odpowiadał. Na pewno będzie to zniszczenie mienia, ale lista może być dłuższa. Niewykluczone, że kierowca odpowie też za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Pluton chemiczny Państwowej Straży Pożarnej gotowy do pracy w terenie. Na szczęście sytuacji zagrożenia nie ma, jednak strażacy zaprezentowali dziś, jakim specjalistycznym sprzętem ratowniczo-gaśniczym dysponują. Tylko w tym roku do jednostek trafiło kilkanaście pojazdów specjalnego przeznaczenia. Jeden z tych pojazdów, ten przy którym stoimy, służy do kontaminacji mobilnej, czyli w miejscu, gdzie prowadzone są działania w strefie skażenia. Później ratownicy bardzo szybko mogą być zdekontaminowani, przebrać się w bezpieczne ubrania. Kolejnym sprzętem, który służy do rozpoznania zagrożeń, to jest mobilne laboratorium, w którym ratownicy mogą diagnozować, mogą rozpoznawać substancje ewentualnie znajdujące się w strefie zagrożenia. Ponadto Wojewódzka Straż Pożarna zaprezentowała swój najnowszy podnośnik o wysokości 68 metrów. Pozwala na prowadzenie akcji ratowniczych na dużych wysokościach, gdzie drabiny strażackie nie sięgają. To wyjątkowy sprzęt, ponieważ w skali kraju dysponują nim tylko 4 jednostki. Łączny koszt zaprezentowanych pojazdów to ponad 27 milionów złotych. Ten podnośnik mieliśmy chyba ponad 30-letni, zostaje właśnie wymieniony na najnowocześniejszy podnośnik, jeden z 4 takich podnośników w Polsce. To jest standardowe, a to, że dysponujemy przez te ostatnie lata ustawami modernizacyjnymi związanymi właśnie z dokapitalizowaniem w sprzęt zarówno policji, jak i straży pożarnej, to ludzie, policjanci czy też strażacy w tym przypadku mogą posługiwać się tym sprzętem najbardziej profesjonalnie, jak tylko można. Jak zapowiedział komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, to dopiero początek wymiany sprzętu, bo wkrótce do załóg trafią kolejne nowinki technologiczne, sprzyjające zarówno bezpieczeństwu, jak i odpowiednio szybkiej reakcji, gdy zaistnieje taka potrzeba. Województwo śląskie się wyludnia. Niedawno opublikowane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań pokazują jasno, że w regionie cały czas ubywa mieszkańców. Zachodzą pewne niebezpieczne procesy ludnościowe, które niestety w przypadku państwa regionu są bardziej widoczne. Niepokój budzi to, że od ostatniego spisu w 2011 roku w województwie śląskim ubyło 227 tysięcy mieszkańców. To spadek aż o 5%. W skali kraju spadek ludności widać w 14 z 16 województw, ale nasz region jest w czołówce niechlubnego rankingu. Mamy do czynienia z zbyt niską skłonnością do posiadania potomstwa, żeby zapewnić prostą zastępowalność. Jeśli do tego dodamy czynnik kohortowy, to jest fakt, że piramida wieku wygląda tak, że bardzo dużo jest osób mających dzisiaj mniej więcej 60-75 lat, a bardzo mało mniej więcej 25-30-35-latków, to widzimy, że potencjalnych rodziców, a w efekcie ich dzieci jest zbyt mało w stosunku do liczby zgonów. Kraj się starzeje, ale statystyki w regionie odbiegają od średniej krajowej. W całej Polsce na 100 wnuków przypada 119 dziadków. W województwie śląskim to aż 132. Mieszkańcy już młodsi nie będą. Najmłodszym naszym powiatem, biorąc pod uwagę wyniki spisu, to jest powiat pszczyński stosunkowo. Chociaż wszyscy jesteśmy dojrzali tuż przed 40 albo grubo po 40. Średnio tak wygląda mieszkaniec województwa śląskiego. Miasta zdają sobie sprawę z tego, że mieszkańców mają i będą mieć coraz mniej. Jednak samorządy zauważają, że wyniki spisu powszechnego nie są do końca miarodajne. Użytkowników miasta jest o wiele więcej i szacujemy, że blisko 60-70 tysięcy więcej, aniżeli rzeczywista liczba mieszkańców wynikająca ze spisu powszechnego. Paradoksalnie mimo obserwowanego spadku liczby mieszkańców nie ma spadku w zainteresowaniu mieszkaniami. Mimo że Sosnowiec to miasto, w którym aż 24% mieszkańców stanowią osoby powyżej 65 roku życia. Obserwując rynek nieruchomości, czy to pierwotny, czy wtórny, nie widać tego odpływu, bowiem zainteresowanie kupnem nowych mieszkań jest nadal bardzo duże, pomimo że przecież teraz jest coraz trudniej, bowiem kredyty bardzo mocno wzrosły i też trudno je dostać. Urzędnicy wymyślają różne zachęty, żeby tych użytkowników miast zachęcić do stania się mieszkańcami. To m.in. karty mieszkańca, które umożliwiają zniżki dla odprowadzających podatek PIT w danym mieście, na przykład na wejście na basen czy bilety do instytucji kultury. Od tego jednak mieszkańców nie przybędzie. W obecnej sytuacji może być też trudno o kolejne zachęty. Mówimy cały czas o zmianach podatkowych, które w przypadku Katowic to jest blisko 200 milionów złotych mniej w budżecie miasta, więc kwota rzeczywiście bardzo duża. Mówimy o tym, co się będzie działo w konkretnych, poszczególnych, następnych miesiącach, jeśli chodzi o cenę energii elektrycznej, opału. Nadal województwo śląskie jest na drugim miejscu pod względem liczby ludności. Ma nieco ponad 4 miliony 400 tysięcy mieszkańców, co stanowi 11,6% ogółu ludności kraju. Jednak specjaliści nie mają wątpliwości, że bez konkretnych działań negatywny trend zamiast wyhamowywać będzie się nasilał. Teatr Śląski zaprasza na lobotomię, ale bez obaw, to nie będzie bolesna operacja. Najnowszy spektakl opowiada historię trzech kobiet, które z dzielenia się swoim ciałem uczyniły sposób na zarobek. Choć forma może wydawać się zabawna, to treść wcale taka nie jest. Na pewno to nie jest spojrzenie przez różowe okulary. Trzeba zobaczyć spektakl, żeby móc o nim coś powiedzieć. Ten spektakl, ja chciałem, żeby on opowiedział obok tych piosenek, obok tego, co pokazuje The Tiger Lilies, przedstawił historię trzech dziewczyn, dlaczego one tu się znajdują, co je skłoniło ku temu, czy jest im tutaj dobrze, czy jest im źle. To właśnie piosenkami kultowego angielskiego zespołu zainspirowali się twórcy. Wyróżniający się spośród innych zespół swoim czarnym humorem przede wszystkim, tak myślę, takimi aranżacjami i też odważnymi tekstami uderzającymi dosyć mocno w mieszczańską wygodę widza i słuchacza. Czas zajrzeć do wnętrza ludzkiej głowy i przyjrzeć się naszym najskrytszym lękom, bolączkom oraz pragnieniom, zachęcają twórcy. Prapremiera spektaklu odbędzie się 14 października.